Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek serii Medieval Dynasty. Zapowiada się piękny jesienny dzień. Już jesteśmy w połowie jesieni tak naprawdę i w odróżnieniu od pierwszego dnia jesieni, kiedy było naprawdę bardzo brzydko, bo deszcz padał non stop, dzisiaj naprawdę będzie ładnie. Tak więc troszeczkę popracujemy w osadzie. Tylko jeszcze sprawdzę, jak tutaj wygląda. Dobra, tu jeszcze owiec do zebrania na poletkach moich, no bo w sumie to ciężko nazwać polami, no ale to pracownicy tutaj ogarną. Jakie tutaj zmiany, jeżeli chodzi o jakieś nowe budynki czy coś takiego? No ciężko mi nawet to już teraz pokazywać wam, ponieważ moja osada się na tyle rozrosła, że to jest ciężko pokazać. Tamte domy to wiecie, że były budowane, a zresztą, o! Już właśnie, bo zacząłem właśnie używać bardziej tej mapki i na mapce to jest fajnie widoczne. Dobra, czyli te budynki, nie wiem czy ten, chyba ten jeszcze nie został zasiedlony, ale dwa nowe budynki budowane są akurat w tym miejscu. Tak więc więcej ludzi będzie tutaj miało miejsce, tak więc fajnie. Ta część jest na razie wyłączona, tutaj nic nie buduje z racji tego, że ta część jest zarezerwowana dla tawerny. No a jak kojarzycie, tawerna no troszeczkę czasu zajmuje, aby mieć w ogóle możliwość wybudowania tawerny. Musimy się odpowiednio mieć tam chyba 10 tysięcy punktów jakiś tam i tak dalej. Tak więc to zajmie dużo czasu jeszcze i w związku z tym no ten teren został wyłączony. Dosyć duży teren z racji tego, że kiedy bywam w Gostowi albo w innych miejscowościach, gdzie są te tawerny, no to widzę, że to są jednak duże budynki, a więc wnoszę, że no dosyć dużo miejsca będę potrzebował. Tutaj najprawdopodobniej ten kawałek przetnę na pół, dzięki temu uzyskam drogę i tu będzie jeden, drugi i trzeci domek na przykład, nie? Tak więc spoko, tych domków będzie. Zresztą też biorę pod uwagę to, o czym mówiłem w ostatnim odcinku, że tutaj taką małą osadę dla górników, jakieś trzy domki wybudujemy i też będzie fajnie. Tak może być, tak więc coraz fajniej wygląda. Jeżeli chodzi o rolnictwo, no to tutaj jest troszeczkę problem, ponieważ ja postawiłem tą, najpierw drogi sobie wyznaczyłem, a później się zorientowałem, że tutaj w odróżnieniu od budynków to pól nie można obracać, czyli one są na stałe zorientowane na osi północ-południe, czyli nie można ich obracać, tak? Albo ewentualnie wschód-zachód, no to chyba też na takiej osi, tylko że ja budowałem to na północ-południe. A jak widzicie, jestem tak pod kątem 45 stopni, czyli najgorszy kąt. Ale jak sobie tutaj popatrzyłem, ta droga jest tak zorientowana na osi północ-południe, może bym tutaj drogi gdzieś wybudował. Przepraszam, nie drogi, tylko pola takie duże, nie poletka, tylko takie duże pola, nie? Może bym tutaj to zrobił, to się też zastanawiam. Albo w przyszłości będą tutaj sady, w sumie tak. Tak więc jak widzicie, Anton tutaj już napompował się jak balon, zaraz odleci, bo tutaj mocarstwowe plany ma, tutaj na mapie już operuje, nie? Tak więc już napompowany, a tutaj przychodzi do domu, a żona mówi tak, pędź balonie, bo cię szpilką pogonię, nie? A do boksu zjeżdża i ona mówi, mógłbyś tutaj ogarnąć koło domu chociaż? Bo jakieś kamulce leżą i inne takie rzeczy, nie? Tak więc dzisiaj się zajmiemy ogarnianiem tutaj terenu koło domu, nie? No bo ja już tam właśnie tak jak mówiłem, mam tutaj jakieś plany, no ale przychodzę do domu, żona mnie zglebuje i jest fajnie. Dobra, tak więc zaczniemy od usuwania kamieni. Ja mam swój pomysł na usuwanie kamieni. Robię to poprzez drogi, patrzcie, pyk. Nie wiem, czy też wy tak robicie, ale to jest, nie wiem, tak sobie przez przypadek mi się to udało i tak sobie robi to poprzez drogi. Jeżeli nie potrzebujecie tej drogi, to możecie ją za chwilę usunąć, nie? Bo ja w sumie, o, wezmę sobie to i usunę. I przywracam, o, tutaj chwasty i inne dalej rzeczy, tylko że już kamieni nie ma. Więc tak fajnie to wygląda, nie? I się właśnie zastanawiałem, przed chwilą wspomniałem o tych sadach. Niekoniecznie, że ja bym chciał mieć tutaj sad. Ja chciałbym mieć drzewa. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Tutaj. To drzewo jest tak fajnie. Tutaj ja celowo nie wycinałem. Właśnie postawiłem ten budynek. Zobaczcie, jak ten budynek się fajnie wtopił. Jak są te drzewa, nie? I elegancko wygląda. Maskowanie takie.
elegancko. No bo nigdy nie wiadomo, straszycie mnie, że jakieś wojny tutaj będą po jakimś update'cie. No chociaż maskowanie mam dobre, nie? Jak będą latały samoloty, to będą miały trudniej, żeby tutaj zbombardować. Żartuję sobie troszkę. No dobra, ale w sumie całkiem niezły pomysł byłby, gdybym tutaj kilka drzew, bo takich drzew liściastych ani tam nie mogę posadzić, natomiast mogę posadzić sobie drzewa owocowe, które jak nie mam, jak mam nadzieję, one po pewnym czasie mogą stać się dużymi drzewami. Może zakwitnie takie drzewo? Jeszcze nigdy nie widziałem tutaj drzew owocowych w grze. Nie wiem. Chyba nie widziałem jeszcze nigdy. Dobra. I teraz tak. No właśnie, tylko że z drzewami owocowymi już chyba jest to samo. Nie można ich obracać. Nie ma żadnej opcji, żeby obrócić. Jest tylko umieść i tyle, nie? Machnij. Tryb budowy schowaj. No nie ma nic. Dobra. Czyli co? Zaraz sobie najpierw wykukamy, jak znacznik tutaj pracuje. Dobra. Aha. Czyli znacznik. A, właśnie. A, może nawet trzy drzewa bym pocisnął tutaj. Nie, trzy to za dużo. To już byłby duży sad. Sad przemysłowy to byłby. Nie, ja chcę naprawdę, tylko żeby to było tak wizualnie, ładnie, dookoła, wiecie, dla oka, to raz i tyle, nie? Natomiast taki duży sad to ja zrobię sobie gdzie indziej. Dobra. Tak mi się wydaje, że gdybym coś takiego udało mi się tutaj zmieścić dwa drzewka, to by było też fajne, co nie? Dobra, i teraz sobie poprawimy. To sprawdzę tu. A nie, tak? A w tą stronę i w. I dociągnij, jeszcze do mnie, tu niby wyskakuje, dobra, ale tu wychodzę, tak, i tu wychodzę, no wystarczy, zresztą zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak to drzewo będzie rosło w środku, to chyba będzie spoko, nie, dobra, ewentualnie to zniszczę i troszeczkę jeszcze w bok tutaj, ej, jak to się niszczy, dobra, i troszeczkę chyba sobie to delikatnie przestawię. O, teraz jest chyba spoko. Dobra, to sobie tutaj zrobiliśmy. Tak. O, tutaj można by jeszcze trochę dociągnąć, ale to będzie ok. Tu może będzie jakaś ścieżka. I nie wiem, czy to jakieś coś będzie można postawić, jakąś balię. Czy balię można w domu ustawić? To nie wiem. Dobra, teraz tak. Usunę to. Chociaż ja mam wrażenie, że te drzewa by urosły i byłyby duże w przyszłości. To teraz coś podobnego, tam dwa drzewka i tutaj dwa drzewka. Tylko nie wiem, czy te drzewo duże nie przytłumi tego. No ale dobra. Jak nie wyjdzie coś, no to sobie później usuniemy, nie? Zobaczymy. A jak będzie pasowało, to będzie pasowało, nie? Okej. Udało mi się. Dobra, i tak mam teraz tutaj te dwa, okej? Dobra, zjedzmy coś, jakiś podpłomyk. Ewentualnie mógłbym pójść do żony. Ona by mnie nakarmiła, ale dobra, mam tutaj podpłomyki. Teraz produkujemy podpłomyki, tak więc jest fajnie. Dobra, lecę sobie, bo mam cztery miejsca, tylko że chyba motyki nie mam. Będę musiał sobie jakąś skręcić. Jest tu jakaś motyka? Niekoniecznie, tak? O, i teraz tak, jakie mamy? Czyli mamy grusze, jabłonie, wiśnie i śliwe. Okej, okay. Każdej po jednym. I będę musiał jeszcze worek chyba wziąć, co nie? Bo to się sadzi. Dobra. I to sobie. Dobra. Weźmiemy tam po więcej. I to też weźmiemy. Mam tu jakiś worek? Jest. Oj, jest ich dużo tutaj nawet. Dobra. Jeden worek. Tylko, że tak. Jeszcze mi potrzebna jest motyka. Nie wiem, czy znajdę ją. Powinienem ją znaleźć. Ewentualnie sobie mogę skrastować. O. Zrobimy sobie taką podstawową motykę i będzie gicio. Dobra, Gostek tutaj handluje, więc jest spoko. Dobra, pyk. A nie, bo wymagana jest. Tak, owszem, sobie zrobiłem motykę, tylko że jej nie odpaliłem, nie? Typowe zachowanie dla Antona. Jeszcze taki oburzony byłem tak wewnętrznie, od czego, co mi tutaj nie działa. O, drewnianą motykę potrzebujesz odpalić. Tylko to się robi tak. Dobra, pod czwóreczką i teraz tak. To się tutaj działa? O, dobra. Ciekawe, czy tutaj obornik trzeba będzie zrobić, nawieść, czy też nie. Nie potrzeba. Dobra, pyk. Dobra. I pyk. Dobra.
Nowy poziom w rolnictwie mam. Wow. Ej, czy ja będę... O kurczę, dobra, sprawdźmy. A nie, to w umiejętnościach, bo ja myślałem, że nowy budynek już możemy. A nie, to w rolnictwie, bo mówię, gdzie są... Ej, dwa punkty. Spoko. Uzdolniony rolnik. Dobra, poczekajcie, co tutaj jest. Na pozyskanie dodatkowych plonów z pól. Dobra. Nie, nie... Gwizdanie przywołuje twojego wierzchowca! Jest! Dobra, bierzemy to. Właśnie tak się, kurczę, zorientowałem, że tutaj potrzebuję coś takiego. Ostrożny rolnik. Dobra, zobaczymy, co to jest ostrożny rolnik. Mistrz rolnictwa. Wolniejsze zużycie kondycji podczas... W sumie ja tam nie z ten... Nie zużywam kondycji, bo ja tego nie robię. A nocny jeździec, uwaga. Szybsza jazda wierzchowcem. Dobra, wezmę sobie to. A kij marchewka. Zwiększony za... Okej, okay, dobra, biorę to. O 10% będzie szybciej jeździł. Jak to nie posiadam tej umiejętności? Nie posiadasz tej umiejętności? Nie rozumiem, o co chodzi. Mam tu jeszcze jeden punkt do wydania. A może nie mogę tego? Musiałbym coś innego wcześniej. Nie rozumiem, dlaczego ja tego nie mogę. Zobaczymy. Zwiększ poziom F. No nie mogę tego. A mistrz rolnictwa? Dlaczego tutaj nie mogę? Dobra, wiecie co? Ja sobie to zostawię. Może mi ktoś w komentarzach napisze, bo ja... Dobra, spoko. No więc elegancko, fajnie, cieszę się bardzo. I teraz tak, worek weźmiemy i tutaj... Nie wiem, czy tu obornik trzeba wrzucać? Nie wiem, nie mam pojęcia. Zresztą zaraz zobaczymy, tak. Dusza sakwa, mam gnój, ale to nawóz potrzebny. Prosty worek tutaj. Nie wiem, czy to trzeba nawozić. Zresztą zaraz zobaczymy. Czy to trzeba nawozić? Teraz tak. Chmiel, jabłoń, grusza, śliwa i wiśnia. Dobra, weźmiemy sobie tak. Tutaj będzie śliwa. Tylko nie wiem, czy ją mogę posadzić. Tutaj. Dobra, to już trzeba je bazę. Dobra, tu będzie powiedzmy wiśnia. Wiśnia jest podstawą cywilizacji. Dobra. Co? Nie mogę tutaj? A, się wystraszyłem. Dobra, wiśnia. I tutaj jabłoń i grusza. I będzie gicio. To ja mówiłem, po jednym. Z tego chciałbym zrobić. Tak, jabłoń. Tutaj jabłoń będzie... O, z tej strony. Dobra, ale malutkie na razie te stodzonki. Dobra. Tutaj będziemy eksperymentowali. Zanim duży sad, to tutaj będę ten. Ale chmiel jest, widzę. O, to jest ciekawe. A, no bo tutaj będzie karczma. No tak. To w sumie całkiem normalne, że nie? Tak więc tu jeszcze w tej grze jest będzie mnóstwo rzeczy. No i dobra, tak to wygląda. Na razie. I teraz... Mam jeszcze taki plan, żeby ogrodzić, ale nie chcę grodzić się tak wysoko, tylko tak nisko. To jest, a nie, to wysoko będzie, to wysoko. W sumie to i tak, może odblokujemy, to kamienne rzecz, bo mam dużo kamieni teraz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, tylko przyłożę sobie. Nie chcę tak grodzić na maksa, tylko chcę ten róg jak gdyby odgrodzić, wiecie? A tu będzie dostęp, bo ja nie będę tu miał żadnych zwierząt hodowlanych u siebie. Dobra. Ej, fajnie. Elegancko. Bo to będzie... Dobra, elegancko. To mi się podoba, bo to jest niski taki murek. Dobra, to nawet nie. Nawet sobie weźmiemy, o, tak żeby... O, gdzieś tutaj. Dobra. Powiem wam, że mi się bardzo podoba ten murek. Taki, kurczę, spoko. Tylko, że dużo kamieni potrzeba. Ale ja mam akurat w tym momencie, tylko, że widzę, że na sad nie może nachodzić. Kurczę, się trochę motam. Niczym pijany zając w kapuście. Ale w sumie to zrobię coś takiego. Tylko taki, o, że taki łuk, nie? Że tutaj, o, jedziemy sobie i tylko o coś takiego. Zrobimy nic więcej. Tutaj może być ewentualnie, dobra, jeszcze sobie stąd pociągniemy.
bo w sumie dlaczegożby nie. Natomiast tutaj to zostawię. Tylko coś takiego. Tutaj może coś w przyszłości postawię, jeszcze nie wiem. Na razie tylko chcę coś takiego mieć tutaj, nie? Bo tu będzie to otwarte, a z tej strony mogę sobie ogrodzić. Tu będzie karczma, tu nie będzie też chyba grodzone. Natomiast tutaj taki łuczek sobie zrobimy. Tutaj tak samo będzie, no więc spoko. Dobra. Mam nadzieję, że to mi odpali. O, tutaj kamulce jakieś leżą. O, fajnie. Elegancko. To sobie tutaj od... O, ja ci kręcę. Dużo kamieni to będzie potrzeba, żeby te drzewa tutaj... żeby ten mur wybudować. Ale mur... Jak on wygląda? Podoba mi się. Tylko jakieś takie, kurczę, dziwnie się... Fajnie, bo nie jest wysoki. To generalnie jak gdyby nie rujnuje na przykład jak takiego pejzażu, tej sielskości, takiego pejzażu. Nie, że tutaj jakiś mur, taki palisadę typu, że nic nie widać. Będzie ładnie domek widać. Jak drzewka urosną, to też je będzie widać. No więc w sumie spoko, podoba mi się. Tak samo i tutaj te murki, te płotki. Tylko, że te płotki to trochę taka... Widać, że kto jest szeryfem, nie? Że u mnie to, wiecie, taki porządny, nie? Nie z patyków zrobiony. Tych kamieni mam tu jeszcze. Tak więc spoko. Czyli to jest dobry materiał, bo akurat kamieni mam dosyć dużo. Bo akurat to jest taki materiał, z którego wykorzystuję go. Między innymi przed chwilą dosyć dużo tych noży narobiłem, bo miałem właśnie dużo tych kamieni i trochę tych patyków było też, bo kilka drzew wycinałem. Tak więc trochę tych patyków też było, nie? Dobra. I zrobiłem troszeczkę noży, można będzie je sprzedać. Tylko, że chyba sprzedam tutaj przez swój targ, nie chce mi się tam jeździć specjalnie. Chyba, że trzeba będzie ludzi gdzieś zatrudnić. No i coś takiego tu wygląda. No tak to na razie wygląda. Zobaczymy jak w przyszłości. Tutaj może jakąś beczkę postawimy, żeby zrobić taką atmosferę jakąś. Znaczy nie atmosferę, tylko taki klimat, nie? Dobrze mówię? Coś takiego, jakąś beczka. A nie, tutaj beczki nie ma. No ale bym tutaj... A może jakąś ławkę? Czy coś takiego? O! Oświetlenie trzeba będzie zrobić. Dobra. To może, kurczę, zająć troszeczkę tego czasu. Ciekawe właśnie, czy tu bym chciał... Tu może bym odgrodził się tak. Też bym tak... O, coś takiego tu pociągnął. Tak, spokojnie, zrobimy. Dobra, nie będę teraz budował, tylko sobie po prostu jak gdyby zaprojektuję. A jak będę miał jakąś tam trochę więcej czasu, to sobie przyjdę tutaj i wykończę to. Dobra, może tak, zaczniemy sobie od tego, że tutaj pyk i pociągniemy sobie w tym miejscu. O, pyk. I teraz jeszcze raz. A nie, to nie droga, nie droga, nie, nie Anton, nie droga. Tylko coś tak. Ciekawe, czy jest furtka ten, kamienna. Ty, ale może będzie. Nie wiadomo, zaraz zobaczę. Podjedziemy sobie aż gdzieś tu. I coś takiego, o. Może by było tak, tu będzie coś... Tutaj może... A tutaj nie wiem. Chociaż nie no, można by pociągnąć. Ten płot chyba pociągnę tak do końca. Ten murek. Zresztą później widzę, że chyba go krzywo ustawiłem. Co nie? Zresztą na mapie zobaczymy. Nie wiem, czy płot będzie widać. Nie, nie widać. Nie widać. Ale sad widać. Dobra. Kto będzie z tego strzelał? Będzie gicio. Spoko będzie. O, tutaj i tutaj też. I to sobie... Być może tutaj jeszcze później pociągnę tam. Ale zobaczymy. Na razie jest tak, taka sytuacja. Jest tak to poustawione. Jak mi się coś nie spodoba, jak te drzewa będą naprawdę bardzo duże i ładne, to wtedy sobie zmienię ten płot. Na razie to zostanie coś takiego. Zobaczymy. Coś tutaj kombinuję jeszcze za dużo, Anton. Dobra. Takie rzeczy też
są elementem wystroju. Można to sobie rzeczywiście, tak jak mówiliście w komentarzach, można naprawdę bardzo dużo czasu spędzić właśnie tutaj dekorując to, ustawiając jakieś tam kwiatki gdzieś tam. To można naprawdę. Właśnie tutaj widzę, że zaraz padnę, bo wody nie mam. Tak się zająłem tutaj tym projektowaniem, że tutaj skandal. Dobra, tutaj te kamienie polne, o, sobie pozbieram, o, przyjdziesz sobie tutaj. Tak się kiedyś robiło, nie? Nie robiło się takiego muru od razu, tylko miałeś tam, znalazłeś z pola, ściągnęłeś kamienie, poukładałeś tam, za 2 lata znowu poukładałeś i później po iluś tam 10 latach miałeś mur, a później te mury stoją po 300 lat, przynajmniej tutaj w Irlandii, tak właśnie robią te murki. Tak 300 lat, kurczę, robili, nie? Nie, że tak od razu postawili, tylko tak sobie, kurczę, zrobili. Dobra, w tym odcinku to chyba wszystko. Na razie, tak, kurczę, chciałem tutaj sobie coś pomyśleć, żeby coś troszeczkę upiększyć, ale na razie poprzestanę na czymś takim. Ten mur sobie tutaj skończymy. Tutaj jakieś, poustawiam jakieś może beczki, takie, żeby klimat zrobić. Tu jakiś stolik. Może tutaj właśnie stolik bym postawił, czy coś takiego. Nie wiem, zobaczymy. Nie, tutaj. Tutaj jest, z tyłu jeszcze. Jeszcze dosyć dużo miejsca. Tutaj ten teren nie będę wycinał. To będzie moje tutaj. Wszystko się ogrodzi ładnie. Tylko, że szkoda, że właśnie te... Bo tak bym sobie zrobił jakieś właśnie poletko, gdzie... Nie wiem, jakieś kwiatki rosną. Nie wiem, czy to jest możliwe. Ale bym zrobił, że niby poletko, a wiecie, o, coś takiego powstawiał. I by było gicio. Albo nie, tu są duże takie wazony, tak? O! Ty, coś takiego bym uwaga, rodzaj dekoracji zapewnia walory estety. W niej posadzić roślinę. O właśnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może będzie to lepiej coś takiego zrobić, że drzewa tam się uda w tym zrobić. Zobaczymy. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Te drzewka, które są tutaj, to ja po prostu chciałbym zobaczyć, jak to w ogóle będzie tutaj działało z tym sadem i tak dalej, żeby później wiedzieć, z czym się mierzyć w przyszłości. Czy duży sad wybudować, czy jakiś mały, bo na przykład okaże się, że z jednego drzewa będę miał 4 tony na przykład jabłek, nie? A ja później na polu zrobię sobie jakiś sad, gdzie jest 440 takich takich drzew i co ja wtedy z tym zrobię, no. No więc tutaj sobie posadziłem te 4 drzewka i będę obserwował, jak one sobie powoli tutaj rosną i zobaczymy, jak w przyszłości to będzie wyglądało. Dobra, nic, w sumie nic nie zrobiłem, nie? Okazuje się, że jak mam jakieś plany mocarstwowe realizować, to mi to lepiej wychodzi, a jak mam coś koło domu zrobić, no to kończę odcinek z 4 badylami i kawałkiem płotu. No tak jest teraz, no co ja zrobię, na razie.